Choć podczas czwartkowego treningu pogoda nie sprzyjała zmaganiom na murawie, zawodnicy dawali z siebie wszystko, by jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego spotkania z Lechem Poznań. Zajęcia zostały podzielone na dwie części. W pierwszej skupiono się głównie na operowaniu piłką, a także pracowano nad przygotowaniem mentalnym. No, trening, który wiadomo, że jesteśmy w części sezonu, na który schodzimy z obciążeniach, na które przede wszystkim chcemy, żeby tych zawodników, którzy są zdrowi, dotarli świeżi do rywalizacji meczowej. Innych, którzy mają lekkie urazy, żeby się wyleczyli, żeby byli w stanie nam pomóc. W związku z tym trening krótki, trening, na który chcemy przede wszystkim mieć zawodników mocno związani emocjonalnie, aktywowani, gotowi. Więc pierwsza część treningu chodziło tu o taką aktywację zarówno techniczną, jak i fizyczną, jak i mentalną, można powiedzieć, żeby oni byli pobudzeni, żeby oni mieli frajdę z tego, że grają piłką. Druga część treningu bardziej taktyczna, na której wypracowaliśmy różne fazy gry pod kątem, tak jak zawsze robimy, pod kątem następnego przeciwnika. I tak przebiegał dzisiejszy trening. Dziś kilku zawodników narzekało na urazy, ale asystent Kikora Mireza uspokaja kibiców i mówi, że większość piłkarzy będzie gotowa na hitowe starcie z kolejorzem. Tu mamy parę problemów fizycznych w zespole. Na szczęście nie są to groźne kontuzje. Prawdopodobnie większość zawodników, którzy się domagają z lekkimi urazami, będą w stanie nam pomóc w Poznaniu. Więc myślę, że nie ma sensu mówić tutaj o indywidualności. My się staramy i skupimy się na to jako sztab, żeby każdy zawodnik był w pełnej dyspozycji, jak dojdziemy do rywalizacji meczowej. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki. Wiślacy mają za sobą kilkadziesiąt rozegranych spotkań, więc nic dziwnego, że wielu z nich odczuwa już trudy ostatnich potyczek. Gonzalo Feo przekonuje jednak, że sztab szkoleniowy wie, jak poradzić sobie z tym problemem. I tak jak mówię, my, to był ostatnia część rozgrzewki. Rozgrzewkę, która dla nas nie jest tylko po to, żeby przygotować zawodnika z punktu widzenia fizyczne, ale i z punktu widzenia mentalne, emocjonalne i techniczne. Więc to była gra na utrzymanie, na bardzo małej przestrzeni. Gra, która z punktu widzenia fizyczne nie zawiera wielkie obciążenie, ale z punktu widzenia techniczne zawodnik zarówno musi szybko wykonać, jak i szybko myśleć. Na boisku jest bardzo mało przestrzeni. Gra, na które chodzi o utrzymywanie się przy piłce, bo tak chcemy, żeby nasz zespół się utożsamowił, mieć tą piłkę, dobrze operować tą piłką. I więc ogólnie o to chodziło w tej ćwiczeniu. Fejo nie chce jednak zdradzać, czy w niedzielę doczekamy się niespodzianek w wyjściowej jedenastce. Niespodzianki? Nie, my mamy ponad 20 zawodników, każdy z nich co tydzień walizuje o to, żeby grać, więc ja nie nazywałbym niespodzianki, po prostu taką mamy kadrę, już udowodniliśmy, że każdy z nich dostaje szansę, żeby się pokazać, patrzymy na formę sportową. Więc trener Ramirez pewnie będzie podjął wybory osobiste tak, aby być sprawiedliwy i będą grać ci, którzy wierzymy, że w tym meczu akurat mogą więcej dać Wiśle, bo drużyna, klub jest najważniejszy. 17 lat, 4 miesiące i 15 dni, tyle miałeś debiutując w Ekstraklasie parę dni temu. W tym sezonie był tylko jeden młodszy zawodnik od ciebie, który na boisku Ekstraklasy biegał. To chyba spore wyróżnienie z tego punktu widzenia. Myślę, że tak. Spore wyróżnienie. Dziękuję za to trenerowi, że dał mi szansę. Chcę spełniać swoje marzenia kolejne, by łapać jak najwięcej minut. Jestem bardzo zadowolony, że udało się zadebiutować. Co czułeś, kiedy pojawiłeś się na murawie? Debiut domowy smakuje podwójnie dobrze. Znaczy, myślę, że uczucie, które mi towarzyszyło, to jednak jest nie do opisania. Gdzieś ta atmosfera na własnym stadionie pobudzi wielkie emocje, ale jak już wszedłem na boisko, to już był spokój i opanowanie.
kibice zwracali uwagę, że grałeś w koszulce bez logotypu sponsora ze względów prawnych, tak? Mimo że skończonych 18 lat, stąd logo firmy Alphabet jeszcze na twojej koszulce nie mogło się znaleźć. Pytanie, robiło ci to jakąś różnicę? Zastanawiałeś się nad tym? Nie zastanawiałem się. Najważniejsza jest biała gwiazda gdzieś. Reprezentujemy ten klub i to jest najważniejsze. Zagrałeś obok reprezentanta Polski Krzysztofa Muczyńskiego, za tobą Arkadiusz Głowacki, który żartował po meczu, że między innymi w twoim kontekście mógł być twoim ojcem bądź ojcem jeszcze kilku innych zawodników w tym meczu grających. Tak, no to jest, są bardzo doświadczeni zawodnicy, gdzieś od nich można na treningach dużo podpatrywać, podglądać i uczyć się tak samo na boisku. Myślę, że to było bardzo dobre takie towarzyszące mi uczucie gdzieś znaleźć się u boku tak dobrych piłkarzy. Razem z Patrykiem Plewką zostaliście powołani do reprezentacji Polski w lat 18. Widać, że ta twoja praca jest doceniana z każdej strony. Tak, jestem zadowolony. Teraz właśnie czeka mnie wyjazd na kadrę. Chcę się pokazać jak z najlepszej strony i udowodnić, że zasługuję, by jeździć dalej. Masz trochę trudniejszą sytuację niż większość piłkarzy Wisły Kraków. Oni mogą skupić się tylko na pracy. Ty masz jeszcze szkołę. Jak idzie na tym drugim punkcie? Czy ja ze szkołą nigdy nie miałem jakichś problemów. Owszem, jest trudno, bo gdzieś muszę po treningach wracać, robić lekcje, odrabiać zadania. Gdzieś to też na pewno nie jest przyjemne, ale myślę, że nie tylko ja mam takie problemy. Podobno warunkiem kiedyś, żebyś trafił do Wisły, był czerwony pasek na świadectwie. Nadal trzymasz ten poziom? Czy zgadza się? Gdzieś, nie, może z czerwonym paskiem już jest teraz trochę ciężej. Gdzieś mam indywidualny tok nauczania. Opiera się to na zupełnie innej stronie tak jakby. Ale jestem zadowolony, że wtedy się udało i trafiłem do Wisły. Dwa mecze do końca sezonu. Liczysz, że będzie szansa jeszcze w tych rozgrywkach? Czy już myślisz o walce o miejsce 18, może 11 w kolejnym sezonie? No, myślę, że cały czas pracuję na to, by znaleźć się w 18. Zobaczymy, może się uda gdzieś jeszcze w tych ostatnich dwóch meczach. Cały czas myślę, że ciężka praca i uda się dążyć do kolejnego celu. Dzięki wielkie. Więcej minut. Dziękuję bardzo.